gracze w kilka dni zarobili setki złotych na trybie Gankash, który jest dostępny tylko na moim serwerze craftcube.pl. Postanowiłem, że muszę się z nimi skontaktować i dowiedzieć się, jak zarobić tak dużo pieniędzy w tak krótkim czasie. Ponieważ powiedzmy sobie szczerze, zarobić ponad 600 zł dosłownie w kilka dni na serwerze w Minecraft to chora ilość. A jeśli wy jesteście ciekawi tego, jak zarobić tyle kasy, to oglądajcie ten film do końca oraz zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał. A dodatkowo ja się wam odwdzięczę tym, że jeśli w komentarzu napiszecie swój nick, to rozdam wam 100 zł do ładowania na craftcube.pl. No dobra, ale jaki mam plan? Postanowiłem, że wejdę na serwer, a następnie wpiszę ukośnik topka hajsu oraz skontaktuję się z najbogatszą osobą, oby mi po prostu odpisała. Dobra, moi drodzy, ja już jestem na serwerze, wpisujemy topka hajsu i próbujemy się po prostu skontaktować z Krzysioksem, który no ma prawie 700 zł wykopane, to jest chore, nie? Krzysioks, siema, masz DC? Mam nadzieję, że pomoże mi zarobić mnóstwo kasy po prostu, ponieważ jestem mega ciekawy, jakie ci ludzie mają po prostu taktyki, że zarabiają tam naprawdę mnóstwo kasy. Niestety był pewien problem, ponieważ Krzysioks postanowił, że mi nie odpisze. Jednak ja byłem na koncie admina i postanowiłem, że do niego się tepnę i zobaczę, co on robi. Dobra, Krzysioks mi niestety nie odpowiada, ale to nieważne, widzowie, tepamy się do niego i zobaczymy, co on tutaj... A, no i on jest w strefie up. No jest to dosyć ciekawe, ponieważ pewnie już trochę tych kluczy nazbierał, 18 up kluczy, no i zresztą chyba wszystko jest już jasne. Niestety Krzysioksa nie było na serwerze. Znaczy był, ale upczył. Więc musiałem się skontaktować z następną osobą. Dobra, jest tu ziomek, co ma nick xCloud. On zarobił, no, wiele mniej. Ale dobra, spróbujemy i tak się z nim skontaktować. Czy on jest w ogóle na serwerze? Jest na serwerze. Dobra, spróbuję się do niego tepnąć i zobaczymy, co on robi. I on jest okej. Czy on był w jaskini? Był w jaskini. Aha, i on wyszedł właśnie z serwera. Nie no, czy to jest jakiś żart? Czy oni nagle wszyscy muszą wchodzić z serwera, kiedy ja chcę z nimi pogadać i dowiedzieć się, w jaki sposób mam zarobić mnóstwo kasy? Czyli tak, odpadł nam top 1, top 2, top 3, czy w ogóle jest na serwerze? Ciasteczka. Jest, dobra, na szczęście jest. Dobra, tepam się do ciasteczka i no nie wierzę, on też awczy. Czy strefa awk jest miejscem, w którym można zarobić najwięcej pieniędzy? Nie wiem, ale powoli zaczynam tak myśleć. Jednak nieoczekiwanie xCloud wszedł na serwer, więc musiałem to jak najszybciej wykorzystać. Halo, ej, ej, mordo, xCloud, podaj DC, mam sprawę. Mam nadzieję, że mi odpisze, tak? Okej, okay, napisał, no napisał okej, okay, więc zajebiście. Tak udało mi się skontaktować z osobą, która zarobiła prawie 200 zł w kilka dni na serwerze. Dobra, widzowie, mamy tutaj pierwszą osobę, czas poznać te tajniki. Siema. Siemka. No, mam do ciebie takie ważne pytanie, ponieważ jesteś w topce hajsu. No. Zarobiłeś prawie, no prawie 200 zł tak naprawdę na serwerze, no jestem ciekawy, no, tak, tak. W jaki sposób to można zrobić, ile pieniędzy wydajesz w ogóle jakby na serwer, czy wiesz, czy się opłaca? Swoich pieniędzy zero. Nie, no żartujesz. Nie, no zero. Nie wydajesz ani złotówki na serwer? Wiesz co, ani złotówki, tylko mi to wyglądało tak, że zbierając tą zwykłą motyką po prostu, levelując się, ulepszałem motykę, wypadła mi odłamku motyka 98, no i tak zacząłem się coraz bardziej levelować, w końcu z eventu zgarniałem pieniądze i tak wyleciało mi tyle pieniążków. Okej, okay, czyli nie wydajesz ani złotówki na serwer z odłamków jakich, galaktycznych? Tak, 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 ale to w tamtej edycji, nie, nie w tej. A okej, okay, no ale no chodzi mi o tą edycję, nie? Na tej edycji jak na razie staram się zbierać jak na razie pieniądze, żeby sobie jakby ulepszyć łopatę i zbierać na te śnieżki nowe, to co dodaliście. Okej, okay, dobra, czyli polecasz mi na start co robić? Co powinienem zrobić? Jestem graczem, pierwszy level i od czego mam zacząć? Ja tam bym zlevelował łopatę, nie wiem czy to jest dobre, ale bym spróbował. No ale ty tak nie zarobiłeś z łopaty. No niby nie, bo to jest nowe i chciałbym to zobaczyć, jak to będzie działało. Okej, okay, no właśnie, ale chodzi mi o twój sprawdzony sposób, gdzie prawie te 200 zł. No to mój sprawdzony sposób to jest na zbieranie po prostu odłamków i otwieranie skrzynki. No i jeśli by wypadło ci coś dobrego, no to możesz albo wymienić po prostu motykę 98. Dobra, dzięki bardzo w takim razie. No proszę. Okej, okay, to, że ten ziomek nie wydał nic na serwer, rozwaliło mi głowę. Jednak taka właśnie jest prawda. Rzeczywiście na tym serwerze możecie zarobić prawdziwe pieniądze, nie wydawając nawet złotówki. A można to zrobić w sposób, który właśnie przedstawił nam ten ziomek. Jak wiecie, na wszystkich farmach oraz wszystkich jaskiniach możecie dropnąć galaktyczny odłamek. A jeśli uzbieracie ich 64, wymieniacie to na jeden magiczny klucz do skrzyni, gdzie lecą naprawdę OP itemy. Przypominam, nie wydajecie ani złotówki na serwer, a jesteście w stanie z niej zdobyć taki przedmiot jak na przykład motykę, która kopie 9 bloków naraz oraz ma mega zwiększony drop kasy. A już nie mówię o koronie bogactwa. Ja pierdzielę, powiem wam szczerze, głowę mi to rozwaliło wszystko. Postanowiłem, że muszę użyć tej taktyki do zarobienia mega dużo kasy, więc od razu przyłączyłem się na moje multikonto i wszedłem na serwer. Moi drodzy, wchodzę w tym momencie na Gankash 1. Jak widzicie, ja tutaj mam generalnie dobre mega przedmioty. Mam totem bogactwa, mam nederytową motykę, no jestem dosyć bogaty. No i generalnie, z tego co oni jakby wszyscy mówią, trochę gorszą motykę jesteście w stanie zdobyć po prostu totalnie za darmo. Wystarczy, tak jak właśnie ja teraz kopię na farmie, wystarczy, że po prostu wy też będziecie kopać i będziecie zdobywać galaktyczne odłamki. Moi drodzy, ja w tym momencie mam ponad 35 zł. Postaram się dzisiaj zdobyć naprawdę o wiele więcej kasy i po prostu zwyczajnie będę kopał tutaj na farmie i postaram się jeszcze pogadać z Krzysioksem, który również jest na serwerze, jednak ma po prostu awka, a jestem mega ciekawy, co on by mi powiedział, ponieważ no ma o wiele więcej kasy nazbieranej. O kurde, dobra, zarąbiście, dostałem galaktyczny odłamek i spróbuję mi dzisiaj trochę i wyfarmić,
żeby otworzyć kilka właśnie tych skrzynek, z których mogę zdobyć koronę i wtedy już będę miał, no, wszystkie tak naprawdę OP itemy. Więc no to jest nasz główny cel, zarobienie dzisiaj mnóstwa kasy oraz właśnie zdobycie tej korony i zobaczenie, jak będzie leciała nam po prostu zwyczajnie kasa, nie? Przy okazji za 8 minut był event i to na 4 farmach, z których razem można było wyciągnąć 20 zł. Więc zacząłem się powoli na niego szykować. Dobra, tego eventu, żeby się przygotować, warto kupić na pewno potki na speeda. Jak najwięcej tych potek. One są mega ważne poty to są. No i zresztą, dobra, kopmy sobie teraz, no już 25 groszy są następne. No 4 dychy to ja wbiję dzisiaj na pewno, nie? I to takim luźnym graniem, nie? Bez kitu. Ej, dobra, chcę dosłownie na waszych oczach wbić 40 zł, ponieważ, no dosłownie zaraz to wbiję. Ten totem bogactwa, co w ostatnim odcinku widzowie zdobyłem, naprawdę jest tak OP, że to jest masakra. No i patrzcie to, 4 dychy już bliżej niż dalej, że tak powiem. 6 groszy nam brakuje. Dobra, po prostu mi to daj. Mamy 2 galaktyczne odłamki, one są też mega dużo warte. Chociaż teraz warto je mega skupywać. No i 4 dychy widzę ją na serwerze. Ja pierdzielę, po prostu chore, nie? Event był dosłownie za 5 minut, a ja postanowiłem zrobić naprawdę coś głupiego. Zresztą zobaczcie sami. Ej, dobra, ja mam te 4 dychy, nie? Słuchajcie, te odłamki możemy być jeszcze bardziej bogaci, jeżeli będziemy mieli koronę bogactwa. Ja sobie w tym momencie pójdę do tych skrzynek i patrzcie to. Ona jeszcze 4-krotnie będzie nam zwiększała, widzowie, drop kasy. Jeżeli mamy już totem i będziemy mieli tą koronę, to będziemy jednymi z najlepszych graczy po prostu na serwerze i na pewno będziemy najbogatsi. Dosłownie po kilku minutach nawet kopania, nie? Mamy najlepszą motykę, mamy, widzowie, tak jak powiedziałem, ten totem. Dobra, robię to. Wypłacam 40 zł, które właśnie widzicie. Wypłać portfel, cyk, drugi raz. Wpisuję kośnik portfel i kupujemy, widzowie, galaktyczne odłamki. Pieniądze, które oczywiście zarobiłem sam, czas je wykorzystać. Widzowie, galaktyczny klucz, niech się dzieje, proszę. Daj koronę, po prostu. Kurde, no nie dało. Jednak nie jest to wcale taki zły drop, ponieważ mamy generator magmy. On jest najdroższym generatorem warty 90 miliardów. I dropi kasę. Dobra, ej, stary, mam najlepsze itemy na serwerze, to jest chore. Ja pierdzielę, no nie wierzę w to. Dobra, lecę po prostu na swoją wyspę, stawiam tutaj ten generator i po prostu z niego jeszcze będziemy dropili kasę zwyczajnie. Pójdźmy jeszcze tylko tutaj na tartak i wykopmy paliwa trochę do rafinerii, żeby ten generator cały czas nam, widzowie, działał. Ale jest to, widzowie, chore, przyznam szczerze. Jednak musiałem się naprawdę bardzo śpieszyć, ponieważ dosłownie za 2 minuty miał być event. Dobra, właśnie wykopuję dosłownie stack tylko tego paliwa, bo nie ma czasu. Wkładam to do rafinerii i lecę, widzowie, jak najszybciej na eventy, bo one już dosłownie za minutę się rozpoczynają i tu będzie pierwszy na ziemniakach. Ludzie się już tutaj potują i tak dalej. Nic, my też lecimy, widzowie, my też oczywiście lecimy i się nie zatrzymujemy. No trzeba dropnąć kasę, tak. Boże, ile kasy zarabiam, patrzcie to. Ej, to wszystko przez ten totem bogactwa. On dosłownie, jak nie macie w ogóle kasy, ten drop jest 10 razy większy normalnie. Nie, no co jest, 6 zł, 7 zł. Ja nie wiem, co się dzieje, ten totem jest jakiś za OP. Ej, dobra, ja po prostu w to nie wierzę, nie. Ja po prostu w to nie wierzę, zarabiam 2 dychy. To będzie, ja, widzowie, chyba po prostu tak będę farmił na tą koronę, nie. No bo co ja mogę więcej zrobić. Ja mam taki drop tej kasy w tym momencie, nie wiem, o co biega. Ej, dobra, ja na tych eventach to ja nawet nie muszę brać udziału, stary. Dobra, ziomek by dropił 5 zł, dobra, szybko wszyscy lecą na następną już farmę, nie? Ej, dobra, ej, uwierz mi szczerze, stary, że ten przedmiot jest po prostu za OP. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, ale on po prostu zarabia mi tyle kasy, że ja nie wiem, co ja mam zrobić i wydaje mi się, że tak nie może być. Dobra, na pszenicy był. Na pszenicy jest cały czas, Boże, cały czas jest na event na pszenicy. Może jakby nam się udało jeszcze ukraść tutaj 5 ziko, to już byłoby zarąbiście, szybko pota. Oj, dobra, na pszenicy też już wykopali, kurde, teraz na burakach będzie. Wszyscy się zbierają, widzowie, na buraki teraz. Ej, dobra, ten totem jest po prostu według mnie tak za mocny, ja mam 2 dychy dosłownie w chwilę. Zaraz miał 30 zł. Co się tu dzieje? Ja, stary, nie, ja te eventy powinien mieć wyrąbane dosłownie. Jeżeli ja tyle kasy zarabiam, mając ten totem, to z koroną jestem ciekawy, jak to będzie z koroną, nie? No i farmą buraków, 5 zł też wykopał. Kurde, no chciałem wziąć udział w evencie, no ale no nie mogę. Nie wiem, jestem ciekawy, czy tylko ja mam ten totem, czy jeszcze jakiś gracz ma go, bo jeżeli ma, to znaczy, że jest jednym z najbogatszych graczy w ogóle na serwerze, nie? Tak jak widzieliście, zarobiłem naprawdę mnóstwo kasy przez to, że miałem totem bogactwa. Postanowiłem, że ja nie muszę kopać odłamków. Wystarczy mi kopanie kasy, a następnie wypłacanie portfela, żeby kupić te odłamki, ponieważ to mi się bardziej opłacało. Wiem, to było serio chore. Nie, no stary, ja myślałem, że po tamtym odcinku to będzie już ogarnięte, bo to miało być ogarnięte generalnie i nie miało być to tak OP, ale jest dalej OP po prostu i nie wiem czemu po prostu tak jest. Ja się po prostu obawiam o mój portfel aktualnie. Nic, szybko wykopujemy, widzowie, jeszcze dyszkę i jesteśmy po prostu i mamy wyrąbane, nie? Dosłownie po kilku minutach wykopałem całą kasę, którą potrzebowałem do wykupienia odłamku. Dobra, wypłacamy, widzowie, sklep, sorry, portfel. Kupujemy znowu odłamki po prostu. Stary, ja nie wiem, co się odwala, nie? Odłamki, cyk. No i co? Korona czy nie korona? No nie korona, klucz do generatorów. No ja pierdzielę, daj to. Dobra, zobaczmy, może chociaż jakiś dobry generator wleci. Jeszcze lipny generator, stary, nie? Dobra, póki jest taki bug na serwerze, po prostu to tak, ta kasa tak farmi, no to ja po prostu będę go wykorzystywał, no ale trzeba to jak najszybciej zmienić. Zwyczajnie trzeba to jak najszybciej zmienić. No bo no, to jest chore, no patrzcie moją wypłatę. Stary, no to jest. W tym momencie, jeżeli ktoś powie, że mój serwer to jest scam, to jest to scam. Tylko że tylko i wyłącznie dla mnie aktualnie. Nie, no już 2 dychy mam, no już mam 2 dychy, nie? No to się zarabia więcej niż kurde w pracy, nie? Widzowie, kolejny raz płaciłem następne 40 zł, rozumiecie to? Kupuję te odłamki.
koronki. Ja to muszę po prostu jak najszybciej tak zgłosić. Ale dobra, chcę po prostu już po ten odcinek po prostu dropnąć tą koronę. No, ale nie chcę mi jej dać. No, nie chcę mi jej dać, widzowie. Klucz do generatorów znowu. No, jeszcze taki słaby, no nie wierzę, nie. Więc kolejny raz poszedłem kopać. Jak się domyślacie, zarabiałem 20 zł dosłownie w kilka sekund. Nie, no stary, ja nie wiem, co tu się odwala. Ja stary po prostu nie wierzę, co tu się odwala. Nie? Jedne 20 zł już wypłaciłem, teraz wystarczy drugie, już mamy znowu 4 dychy na odnośnik do odłamki. Stary, o co tu chodzi? O, jeszcze tak trzy odłamki zaczynam robić. No i fajnie. Wypłać portfel. Portfel. No daj mi już tą koronę po prostu. Chcę zobaczyć, jak to będzie wtedy leciało, bo obawiam się, że to będzie już po prostu masakra, nie? Dobra, daj koronę, daj koronę. Nie dało, ale dało netherytową motykę, która też jest mega dużo warta. Zagubiłem kolejny klucz. Dalej, no dajcie mi tą koronę po prostu. Nie chcę mi dać, nie wiem, 1000 skrzynek później chyba. Zawsze dropiło tak szybko, a teraz to nic. Ej ty, dosłownie ziomek mi rzucił 64 odłamki tutaj gdzieś. No co jest? Skąd on ma tyle rzeczy? Ej, no dosłownie rzucił mi na spawnie. Ej, dobra, to jest powalony typ. Stary, stałem sobie tutaj gdzieś, przechodzę i nagle ziomek mi rzuca odłamki. I ja pierdzielę. Ej, dobra, nie wiem, ziomek, znaczy bo oni wiedzą, że to jestem ja wszyscy i pewnie dlatego. Ale to chyba kogoś porąbało w tym momencie, nie? No nie mogę dropnąć, nie mogę dropnąć. A dosłownie po kilku razach nagle udało mi się. Dobra, uwaga, uwaga. No nie wierzę. No dobra, żartowałem. Nie udało mi się, więc zwyczajnie wziąłem po prostu klucze z GM-a, bo chciałem mega wam to pokazać, jak będzie mi to dropiło z koroną. Zresztą to nie chodzi o to, że ja mam zarobić w tym odcinku, tylko żebyście wy się dowiedzieli, jak wy macie zarobić. Ogólnie to się chyba okazało, że jestem jakimś najbardziej niefartownym ziomkiem, bo nie mogę w ogóle nic dropnąć. Serio, dropnąłem motyki jakieś zarąbiste, a nie jestem w stanie dropnąć stare korony, nie? Dobra, Boże, końcu, ja pierdzielę. No myślałem, że już nigdy tego nie dropnę. Okej, okay, jeszcze mam jeden klucz, dajcie mi coś. Wywal to jeszcze. I obsydian. Nie, no nie, żadne. Normalnie tak mi często zawsze dropiła teraz w ogóle. Dobra, ale ubierzmy ją i zobaczmy, jak to będzie teraz wyglądać. Mamy totem bogactwa, teraz wybieramy to i mamy koronę bogactwa. Teraz pytanie, jak to teraz będzie tak naprawdę leciało i czy zarobi jeszcze więcej kasy. No i przyznam szczerze, że no leci dalej tak samo. Dalej bardzo dobrze znowu leci. Ale powiem wam szczerze, że nie zauważyłem jakiejś mega dużej różnicy. Nie, no może trochę szybciej, no trochę szybciej, jakby częściej chyba mi leci. Nie wiem czemu, ale zauważyłem coś takiego, że jakby z tym totemem dropi mi jakby częściej, a przez to mi daje jakby, że daje mi więcej kasy. Jakby zauważyłem, nie wiem, może to jest moja jakaś fanaberia, ale rzeczywiście, no patrzcie, 50 groszy, 10 groszy, no okej. Okay. Ale mniej niż 10 groszy praktycznie no nie dostaję. No ciężko naprawdę, żebym dostał mniej niż 10 groszy. No a wydaje mi się, że z całym totemem. No dobra, teraz mi leciało 25. O, i grosze przykład. Ubierzmy koronę, 25. Jakbyś na przykład grosze je dropię, 25, to nie wiem. Tak mi się wydaje, nie? Jednak to właśnie was w tym momencie zapraszam na serwer. Tak jak wiecie, możecie używać odłamków, wszystko możecie co nie za darmo zdobyć. Wbijajcie na CraftCube, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Tyle, budziaczek dla was, na raz.